Działania są skierowane przeciwko niektórym podmiotom z branży krypto. To, co się rzuca w oczy, to przede wszystkim są skierowane przeciwko największej giełdzie kryptowalut, czyli Binance, i służą odcięciu giełdy Binance od amerykańskiego systemu finansowego, systemu bankowego. Czy w związku z tym mamy się spodziewać spadków i czy one byłyby głębokie? Oczywiście na dzisiaj nie wiem, czy taka sytuacja będzie miała miejsce, nie można jej wykluczyć, ale mój system wczesnego ostrzegania jest na razie na etapie alarmu żółtego. Dobry dzień wszystkim, z tej strony Kacper Kazimierczak, a dziś moim i waszym gościem jeden z pierwszych doradców inwestycyjnych w Polsce, bo swoją licencję odebrał w 1995 roku, skuteczny inwestor na rynkach akcji oraz kryptowalut. W dwóch słowach, człowiek doświadczenie, czyli Jacek Lorek. Cześć Jacku. Cześć Kacper, witam Państwa. Słuchajcie, zaraz przejdziemy do bardzo ważnego tematu. Clickbaitowo mogę powiedzieć, że jest to ban USA na krypto. Zaraz dowiecie się więcej. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna informacja organizacyjna. Startujemy z bezpłatną grupą na Telegramie Jacka, gdzie będziemy dodawać średnio raz na 1,5 tygodnia aktualną sytuację z perspektywy Jacka dotyczącą rynku kryptowalut oraz makroekonomii, także raporty z rynku w okrojonej, darmowej wersji oraz co najciekawsze i najfajniejsze, będziemy robić tam analizy sentymentu, dzięki czemu będziecie mieli szerszą perspektywę na rynek kryptowalut, co się może zadziać w krótkim terminie, także link jest poniżej, dołączajcie. Teraz przejdziemy do bardzo istotnej kwestii. Jacek, opisywałeś w swoim ostatnim raporcie numer 79, to jest ostatni raport w wersji darmowej, możecie zobaczyć go na naszej platformie i też link będzie poniżej linku do grupy na Telegramie. Opisywałeś tam represyjne działania władz USA wobec kryptowalut. Rzuć proszę trochę więcej światła na to, co się tam działo. Mój ostatni raport nawiązuje do artykułu autorstwa Nika Cartera, w którym opisał... uporządkował całą sekwencję zdarzeń, jaka miała miejsce po upadku giełdy FTX, czyli od połowy listopada do ostatnich dni, które to zdarzenia mają związek, teoretycznie można by je nazwać wprowadzaniem jakiegoś ładu regulacyjnego, a przynajmniej tak są nazywane, natomiast w rzeczywistości wygląda to na jakąś skoordynowaną i zaplanowaną akcję, której celem jest w rzeczywistości ograniczenie rozwoju branży krypto w Stanach Zjednoczonych, a wszystko to pod przykrywką ochrony klienta, ochrony inwestora amerykańskiego. Artykuł ten nazywa całą operację operacją Choke Point 2. Z angielskiego Choke Point to punkt przyduszenia i autor odnosi się do poprzedniej operacji, która miała miejsce za prezydentury Baracka Obamy w 2016 roku, operacji Choke Point, ta jest kontynuacją, dlatego ma numer 2.0 i tamte działania również nie były przyjazne dla branży krypto, z pewnością przyczyniły się do spowolnienia jej rozwoju. Tamte działania zostały ostatecznie zatrzymane za prezydenta Trumpa w 2017 roku. Natomiast wygląda na to, że mamy w tej chwili jakby drugą odsłonę tamtej operacji. Działania są skierowane przeciwko niektórym podmiotom z branży krypto. To, co się rzuca w oczy, to przede wszystkim są skierowane przeciwko największej giełdzie kryptowalut, czyli Binance, i służą odcięciu giełdy Binance od amerykańskiego systemu finansowego, systemu bankowego. Są również skierowane przeciwko stablecoinowi używanego przez Binance, czyli Binance BUSD emitowanego przez amerykańską firmę Paxos. To wszystko stwarza dosyć niepokojący obraz sytuacji i nie mam chyba żadnych wątpliwości, że te działania będą miały dalsze kroki. Czyli możemy się spodziewać kolejnych nieszczególnie ciekawych rozwiązań, które mogą mieć wpływ na rynek. Okej, no to właśnie, jeżeli możesz opowiedzieć trochę więcej o tych konsekwencjach, na przykład negatywnych w kontekście tych regulacji, bo fajnie to ująłeś, że wprowadzane jest to wszystko pod przykrywką bezpieczeństwa inwestora, tak? No, możemy domniemywać, o co tak naprawdę tu chodzi, ale jakbyś miał z perspektywy swojej powiedzieć, czy to krótko, czy średnioterminowe skutki dla rynku, jakie to według Ciebie ma? Chciałbym zacząć w ogóle od tego, ja bardzo krótko przejdę przez temat regulacji jako takich, bo temat regulacji trafił na nagłówki gazet wiosną zeszłego roku po upadku Luny i praktycznie we wszystkich krajach G20 został ten temat jakby wprowadzony na wokandę. Z tym, że różne kraje szły w różnych kierunkach. Co ciekawe, Unia Europejska, która do tego momentu wydawała się być obszarem mało zainteresowanym krypto i nie przywiązującym jakiejś szczególnej wagi dla tej sfery działalności, uwinęła się z problemem dosyć szybko i paradoksalnie nie w sposób jakoś szczególnie restrykcyjny. Pierwsze pomysły agendy Unii Europejskiej, która zajmowała się regulacjami, to się nazywa Majka, wyglądały niepokojąco, ale aktywne konsultowanie, środowiska związane z krypto w Europie na tyle były aktywne, że ostateczny kształt okazał się nierestrykcyjny. Czegoś podobnego można było się spodziewać po Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza że Executive Act Bidena z 2021 roku wskazywał, że administracja amerykańska przywiązuje dużą wagę do rozwoju branży krypto i w ogóle blockchaina w Stanach Zjednoczonych. I są takie szacunki, które mówią, że do końca tej dekady wartość rzeczywistych wdrożeń blockchainowych w realną gospodarkę osiągnie poziom $27 bilionów, a blockchain jako taki stanie się 12. sektorem indeksu S&P 500. Więc oczekiwania były, że regulacje pójdą w kierunku uporządkowania branży, a nie torpedowania jej rozwoju. Tymczasem no niestety rzeczywistość jest zupełnie inna i do tego celu zostały wykorzystane szereg agend rządowych, takich jak amerykański bank centralny Fed, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych, czyli SEC, jak również inne agendy związane z regulowaniem branży finansowym, FDIC i DOJ. Plus na to wszystko nakłada się aktywność medialna szeregu osobistości z partii rządzącej, Partii Demokratycznej, na czele z panią Elizabeth Warren, która, jak wiadomo, jest chyba największym wrogiem publicznym branży krypto. Jest to osoba o szczególnie, bym powiedział, skrajnie pod tym względem lewicowych przekonaniach i ona nie od dzisiaj głosi, że branża krypto nie jest szansą, tylko zagrożeniem dla obywateli amerykańskich. Na czym te działania się opierały? Jeżeli chodzi o wystąpienia wspomnianych już poszczególnych osób, Elizabeth Warren wraz z senatorem Kennedym wystosowała list otwarty do sektora emerytalnego w Stanach Zjednoczonych, wzywająca przedstawicieli tego sektora, aby wyłączyły krypto ze sfery potencjalnych inwestycji przez firmy emerytalne, a jak wiemy, firma zarządzająca największymi aktywami emerytalnymi, czyli Fidelity, planowała z końcówką tego roku wprowadzić do tak zwanego programu 401k, to jest program prywatnych kont emerytalnych, wprowadzenie czołowych kryptowalut jako możliwego narzędzia inwestycji. Była tam mowa o alokowaniu nawet 20% środków, oczywiście za zgodą klienta, w kryptowaluty. Tymczasem zgodnie z tym, co prezentowały główne osobistości świata polityki amerykańskiej, namawiały przedstawicieli tego branży emerytalnej, aby tego nie czyniły. Równolegle było podjętych szereg działań, które w sposób wprost, czyli wprowadzając różne instrukcje nakazujące pewne rzeczy lub zakazujące pewnych rzeczy, lub nie wprost, ale sugerujące pewne rzeczy, powodowały, że poszczególne banki, które do tej pory były dosyć otwarte, jeśli chodzi o współpracę z branżą krypto, poszczególne banki z tej współpracy się wycofywały. W wyniku tego kilka banków amerykańskich odmówiło współpracy z giełdą Binance, utrudniając albo jakby zamykając furtkę pomiędzy tradycyjnym systemem finansowym, tak zwanym systemem fiat, a sferą krypto. Czyli jakby utrudniając inwestorom amerykańskim, zwłaszcza inwestorom indywidualnym, lokowanie swoich dolarowych oszczędności na giełdzie Binance. To jeszcze tylko tutaj się wtrącę. Jeden z punktów z raportu, tylko przeczytam właśnie, żeby potwierdzić to, co mówisz. 21 stycznia 2023 Binance ogłasza, że z powodu działań banku Silvergate wprowadza ograniczenia w transferze dolarów z oraz do Binance. A to jest tylko jeden z punktów, nie? Kolejnym krokiem była decyzja SEC-u, czyli Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych, odnosząca się do statusu BUSD, czyli stablecoina, który używany jest przez giełdę Binance, a emitowanego dla Binance przez amerykańską firmę Paxos, i uznanie statusu, że BUSD jest tak zwanym unregistered security, czyli niezarejestrowanym papierem wartościowym, co w praktyce oznacza brak możliwości korzystania z BUSD. To oczywiście nie jest tak, że nie da się z niego korzystać w dniu wydania tej decyzji, ale to spowodowało, że firma Paxos, która jakby podlega amerykańskim regulatorom, zrezygnowała albo wycofała się z możliwości emitowania kolejnych stablecoinów BUSD po 24 lutego tego roku. Nie oznacza to, co prawda, że posiadacze BUSD nie są w stanie wrócić z powrotem do świata, do dolara, bo taka możliwość Paxos zostawia jeszcze na najbliższe 2 lata, ale na pewno jest to duży cios w możliwość korzystania z BUSD, a poprzez BUSD inwestowania na giełdzie Binance. Co ciekawe, Paxos emituje nie tylko BUSD, który jest używany na Binance, ale emituje również innego stablecoina o nazwie USDP. I decyzja SEC-u dotyczyła tylko i wyłącznie BUSD, natomiast nie dotyczyła USDP. Kolejnym krokiem była decyzja FDIC, agendy podmiotu, który zajmuje się kontrolowaniem podmiotów finansowych, wycofująca się z tak zwanego Notice and Comment Period. Co to jest Notice and Comment Period? Jest to procedura prawna, według której każdy podmiot, który w opinii amerykańskich regulatorów potencjalnie w domniemany sposób stoi w sprzeczności z obecnymi regulacjami i w konsekwencji mogłyby być wobec niego podnoszone jakieś działania prawne, to zanim one miałyby nastąpić, przysługuje mu tak zwany 30-dniowy okres, to jest właśnie ten Notice and Comment Period, podczas którego może odnieść się do potencjalnych zarzutów, przedstawiając dowody, że te zarzuty są nieadekwatne, niezgodne z prawdą i tak dalej. Wycofanie się z tej procedury powoduje, że gdyby doszło do takiej sytuacji, że jakiś amerykański regulator miałby obiekcję wobec jakiegoś podmiotu, w tym przypadku mówimy o podmiotach z branży krypto, mógłby podjąć działania, nie dając możliwości obrony temu podmiotowi, a te działania mogłyby mieć bardzo restrykcyjny charakter. I teraz, patrząc na to trochę szerzej, rodzi się pytanie, czemu to wszystko ma służyć i jaki jest cel, który za tym stoi? Takie pytanie sobie właśnie zapisałem, aby tobie zadać. Śmiało. Oczywiście ciężko tutaj jakby postawić taką jednoznaczną odpowiedź, ponieważ ciągle pozostajemy w sferze domysłów. Niemniej, tak jak ja próbuję zrozumieć ten cały proces, to widzę jedną z trzech możliwości, przynajmniej teoretycznie trzech możliwości. Pierwsza możliwość są to działania wprost wymierzone przeciwko branży krypto bez jakby wyznaczonej jakiejś szerszej agendy. Natomiast nie wydaje mi się, żeby właśnie tego typu przesłanki towarzyszyły tej całej operacji, ponieważ co by nie powiedzieć, to jednak Stany Zjednoczone są krajem z grupy tak zwanych dużych, bogatych demokracji, krajem o najbardziej prorynkowym nastawieniu i krajem, w którym podejmowane decyzje charakteryzują się dosyć relatywnie wysokim pragmatyzmem. W związku z tym wydaje mi się to całkowicie stoi to w sprzeczności z poprzednimi i deklaracjami, i aktami prawnymi, które były wprowadzane, jak już wspominany przeze mnie Executive Act z 2021 roku i nie sądzę, żeby celem tego wszystkiego było całkowite zabicie branży krypto. Skoro nie to stoi u podłoża tych działań, no to naturalnie rodzi się pytanie w takim razie, co może stać. Drugą opcją, którą rozważam, jest przygotowanie sobie przedpola przed wprowadzeniem CBDC w Stanach Zjednoczonych, czyli CBDC, czyli Central Bank Digital Currency, czyli wprowadzenie cyfrowego dolara w postaci krypto. I niewykluczone, że te działania mają na celu zmuszenie, zachęcenie albo zmuszenie obywateli amerykańskich do korzystania z przyszłego CBDC zamiast sięgania po stablecoiny. I być może dlatego na przykład takie działania były podejmowane wobec BUSD. Ale tutaj też rodzą się pewne wątpliwości, bo gdyby nawet tak miało być, to BUSD, co prawda jest to trzecia największy stablecoin, ale jego udział w łącznej emisji stablecoinów nie przekracza, albo nie przekraczał, no bo w tej chwili to on w ogóle drastycznie spada od momentu, kiedy SEC wydał tą decyzję, ale on nie przekraczał poziomu kilkunastu procent. Największy udział, jak wiemy, ma Tether, to jest ponad 50%, oraz ponad 30% udział ma USDC. USDC jest emitowane przez amerykański podmiot, firmę Circle, natomiast Tether jest emitowany przez podmiot niepodlegający wprost jurysdykcji amerykańskiej. Natomiast działania są skierowane, przynajmniej póki co, tylko przeciwko BUSD. Ale można przyjąć też taką hipotezę, bo zresztą było szereg pogłosek na ten temat, że być może USDC będzie, że CBDC będzie wprowadzane na bazie USDC. Mhm. Czyli jakby z tego powodu USDC siłą rzeczy nie podpada pod te same działania restrykcyjne, jak podpada BUSD. Mhm. Czas pokaże, czy rzeczywiście ta opcja jakby znajdzie pokrycie w faktach, ale przede wszystkim tutaj rodzi się inne pytanie. Co z USDT? Ponieważ to USDT jest najpowszechniej używanym stablecoinem i tak jak powiedziałem, jego udział w łącznej emisji stablecoinów przekracza 50%. Co prawda nie da się podjąć, ale zakładając, że ten kierunek myślenia jest prawidłowy, nie da się w ten sam sposób podejmować działań wobec USDT, jak działania, które zostały podjęte wobec BUSD, ponieważ USDT nie podlega wprost amerykańskiej komisji giełd, ponieważ nie znajduje się wprost pod jurysdykcją amerykańską. Mhm. Ale teraz wchodzimy w sferę bardzo luźnych spekulacji. Nie chciałbym tutaj w związku z tym rozsiewać jakiegoś bym powiedział, fadu, a wiemy, co robiono w starożytnej Grecji z ludźmi, którzy przynosili złe wiadomości, więc ja nie chciałbym skończyć tak jak ci greccy posłannicy. Niemniej, ja nie wiem. No kto przynosił złą wiadomość, chociaż ta wiadomość była prawdziwa i należała do obowiązków tych posłańców, którzy te wiadomości przynosili. No po prostu żegnali się ze swoim dalszym żywotem, ponieważ popyt był tylko na dobre wiadomości. Okay. No wracając do USDT, więc zaznaczam, jest to tylko luźna spekulacja, ale uważam, że no warto przynajmniej mieć z tyłu głowy, że taka możliwość, że coś takiego może się zdarzyć. Więc SEC nie może wprost wydać takiej samej decyzji, jak wydał wobec BUSD, że USDT jest papierem wartościowym i w związku z tym jego dalsze procedowanie, jego dalsza emisja wymaga szeregu pozwoleń ze strony amerykańskiej komisji, ale można sobie wyobrazić przynajmniej hipotetycznie taką sytuację, że SEC stwierdzi, że albo SEC lub Fed stwierdzi, że istnieją poważne zastrzeżenia wobec tego, że USDT ma pełne pokrycie i w związku z tym stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego amerykańskich obywateli, którzy by z tego USDT korzystali, i w związku z tym podejmuje jakieś działania. I teraz, chcąc de facto pod przykrywką ochrony inwestorów, a tak naprawdę działając wbrew ich żywotnym interesom, na poczet jakiegoś wszczętego postępowania. Aha, bo tu, ja tutaj jedną rzecz muszę napomknąć. Gdzie są trzymane rezerwy USDT? Rezerwy USDT są trzymane w trzech dużych bankach, z czego dwa banki to są banki poza jurysdykcją amerykańską, to są oba banki są z Bahamów. Jeden to Unionsbank, a drugi się nazywa Ansbacher i około 40% zabezpieczenia wszystkich USDT jest przetrzymywane w tych dwóch podmiotach. Ale lwia część, bo to jest prawie 60%, jest przetrzymywana w jurysdykcji amerykańskiej i jest to taki bankowy broker, który się nazywa Cantor Fitzgerald. Tam jest przetrzymywane prawie 40 miliardów dolarów z 70 miliardów dolarów wszystkich wyemitowanych USDT. I w tym tak zwanym najczarniejszym scenariuszu zmiana w procedurze, która powoduje, że podmiot zaatakowany nie ma, przez 30 dni przynajmniej, ma czas na obronę, na przedstawienie swoich argumentów czy dowodów swojej niewinności, wycofanie się z tej procedury może spowodować, że na poczet przyszłych roszczeń amerykańskie podmioty mogą zamrozić te aktywa. No, gdyby taka sytuacja miała miejsce, to nie trzeba jakiejś wielkiej wyobraźni, co wydarzyłoby się dalej z USDT, ponieważ w tym momencie wszyscy rzuciliby się do umarzania USDT, co samo w sobie w ogóle byłoby niekorzystne dla, przynajmniej w krótkim terminie, dla sentymentu inwestycyjnego na rynku krypto, ale wszystkim mogłoby spowodować, że USDT ostatecznie miałby problem z obsługą tych umorzeń, ponieważ część środków, i to lwia część, byłaby jakby zablokowana przez amerykańskiego regulatora. Z kolei oczywiście na dzisiaj ciężko stwierdzić, czy USDT rzeczywiście ma problemy z pokryciem, aczkolwiek informacje, które napływają w ciągu ostatnich miesięcy, wskazują, że bezpieczeństwo aktywów USDT jako takie jest coraz wyższe. Co prawda nie jest to audyt, ale USDT jest od kilku miesięcy, to się nazywa atestacja. Jest atestowane przez poważną firmę, bo jest to BDO Italia, czyli włoski oddział poważnego audytora, i według tej atestacji zarzuty, które wcześniej były stawiane przeciwko USDT, że zabezpieczenie pod USDT jest w niepłynnych aktywach, zresztą tak rzeczywiście kiedyś było, że gro tych zabezpieczeń jest przetrzymywane w papierach komercyjnych i to w papierach, czyli w dłużnych papierach komercyjnych i to w papierach komercyjnych firm o nie najciekawszym standingu. Tam było dużo pogłosek, że przetrzymywane są na przykład w obligacjach emitowanych przez chińskich deweloperów, co jak wiemy sektor ten nie ma swojego najlepszego okresu i branża nieruchomości w Chinach się zwija bardziej niż rozwija. To pomimo tych zarzutów USDT sukcesywnie schodził z tych pozycji i według informacji na koniec roku udział papierów komercyjnych spadł do zera i praktycznie wszystkie aktywa są przetrzymywane w papierach skarbowych amerykańskich, czyli w papierach dłużnych uznawanych za najbezpieczniejsze papiery dłużne świata. Ale tak czy inaczej, jest to tylko atestacja, nie jest to audyt i pod pozorem, że regulator amerykański mógłby mieć do tego zastrzeżenia, takie działania mogłyby być podjęte. No właśnie, Jacek, bo mówisz o tym wszystkim i w głowie mi się układa, dziwne jest to, że tak negatywne, chyba możemy to nazwać, informacje, tak, i taki przebieg spraw w ogóle gdzieś tutaj się na naszym rynku krypto nie odbija jakimiś spadkami. Pytanie, czy nie będzie jakiejś kulminacji tych wszystkich wydarzeń i na przykład nie będzie wtedy tej mocniejszej korekty, no bo zobaczmy, od dołka urośliśmy już 60%, nagrywamy jest 25 000 bez $100, kurs bitcoina, nie robiliśmy jakichś większych korekt, nie? No 20% korekta do 20 000, myślę, że nikt by się nie zdziwił, jakby taka była, no ale pytanie, czy to nie tworzy fundamentów pod właśnie jakiś większy znowu krach, no bo tak jak mówisz, tutaj Tether może się wysypać, wystarczy, że USA zablokuje ich zabezpieczenie, tak? Z drugiej strony na tego Binance'a też teraz cisną, pchają do góry z USDC i pytanie, czy to jest tylko wojna o stablecoina i o wprowadzenie CBDC, czy może też potencjalnie wywołanie jakichś większych spadków, czy ostatniej na przykład może fali spadków w tej bessie. Co myślisz? Tutaj jestem winny jeszcze jednej informacji. Mianowicie są informacje o tym, aczkolwiek te informacje się pojawiły, ostatnio jakoś trochę na ten temat ciszej, ale wydaje mi się, że być może coś jest na rzeczy, że dwa największe podmioty finansowe, można powiedzieć, świata, czyli amerykański BlackRock, czyli firma zarządzająca aktywami, oraz Fidelity, czyli największy zarządzający aktywami emerytalnymi, przymierzały się, to są informacje z końcówki lata zeszłego roku, przymierzają się do otwarcia własnej giełdy kryptowalut. Okay. Jak wiemy, zresztą piszę też o tym we wspomnianym przez Ciebie raporcie, amerykańska polityka, można o niej różnie mówić, jest mniej lub bardziej racjonalna, aczkolwiek raczej należy do racjonalnej, ale niezależnie od tego, kto rządzi w Białym Domu, lobby, które ma największy wpływ na amerykańską politykę finansową, to jest Wall Street. Niezależnie czy rządzą republikanie, czy rządzą demokraci, z głosem Wall Street w Białym Domu wszyscy bardzo się liczą. W związku z tym, jeżeli dwóch największych przedstawicieli Wall Street ma jakieś bardzo określone plany wobec krypto, bo mówimy tu nie tylko o planach zorganizowania własnej giełdy, ale również o planach inwestycyjnych wobec krypto, bo i BlackRock, i Fidelity poprzez ten wspomniany plan 401k zamierzają mieć coraz większą ekspozycję na krypto, to jeżeli jakby troszeczkę poluzujemy sobie wodze fantazji, to nie trudno sobie wyobrazić, że takie dociśnięcie śruby, to kto na tym by najbardziej skorzystał? No najbardziej skorzystałyby właśnie te dwa podmioty, ponieważ gdyby w wyniku tej sytuacji największa kryptogiełda, czyli Binance, miałaby poważne problemy w tym, żeby móc dalej funkcjonować na rynku amerykańskim, czyli jakby największym rynku pod kątem potencjalnych środków na krypto, no to siłą rzeczy to stworzyłoby doskonałe warunki do rozwoju takiej kryptogiełdy. Kolejna rzecz to emitent USDC, czyli firma Circle, jest również mocno powiązana z BlackRock, czyli działania podjęte przeciwko BUSD, czyli trzecim największym stablecoinowi, lub potencjalnie, zaznaczam potencjalnie, ponieważ na razie takich działań to są tylko przypuszczenia niż fakty, zostały podjęte przeciwko Tetherowi, to naturalnym beneficjentem byłoby USDC. Czyli można sobie wyobrazić taką sytuację, że to dokręcenie śruby byłoby chwilowe, ale osiągnęłoby swój efekt. Gdyby tak było, to prawdopodobnie jakby szczyt restrykcyjności tych działań mógłby się zbiec z dołkiem potencjalnej, jak wspomniałeś, ostatniej fali spadkowej. Teraz wracając do Twojego pytania, jak dzisiaj świat krypto reaguje na te informacje i czy to nie powinien być powód do niepokoju. Znaczy, powód do niepokoju to powinien być bez żadnej wątpliwości. Natomiast te najgorsze informacje jeszcze się nie pojawiły. Ja tylko jakby kierując się logicznym myśleniem, zastanawiam się nad tym, czemu one służą i jaki może być następny krok. Bo jednego jestem pewien, to nie jest tak, że zrobiono to, co zrobiono i w tym miejscu się zatrzymają, bo to nie miałoby moim zdaniem większego sensu. Jeżeli chodzi o reakcję świata krypto, to jakby podzielę to na dwie sfery, znaczy wprost rynek, ale przede wszystkim też reakcję samego środowiska, czyli no, szeroko rozumianych różnych instytucji ze świata krypto. Zacznę od środowiska krypto. I tutaj zastanawia mnie i martwi wręcz wysoka bierność tych podmiotów. Zresztą z tym procesem mamy do czynienia już nie od dzisiaj, bo przypomnę, że wszystko się zaczęło jeszcze zanim ta operacja, domniemana operacja Choke Point 2.0 wyszła na światło dzienne. Czyli mówię o okresie od wiosny zeszłego roku, kiedy upadła Luna. I aktywnością no, najczarniejszej owcy branży krypto, czyli sama Bankmana-Fried. Sam Bankman-Fried, jak wiemy, jakby stworzył wizerunek jedynego kompetentnego przedstawiciela branży krypto w kontaktach z amerykańskimi prawodawcami poprzez różne swoje działania lobbingowe, medialne. Był uznawany przez kręgi waszyngtońskie jako ten wspomniany najbardziej kompetentny przedstawiciel. I już wtedy dziwne było to, że jego działania nie są dezawuowane i co ciekawsze, po upadku giełdy FTX, no, kiedy sam Bankman-Fried jakby sam z siebie się skompromitował, dalej branża jakby nie weszła w jego aktywność. I również widzimy to w odniesieniu do tych działań, które są podejmowane teraz. Z tym, że to nie jest tak, że to jest konkretnie jeden krok, ponieważ to jest trochę na zasadach gotowania żaby. To jest po prostu krok po kroczku i ciężko jakby stwierdzić, który ten moment będzie takim momentem już jakby kulminacyjnym, po którym już jakby ciężko się wycofać. Ale tak czy inaczej, mało się o tym mówi, nie widzę jakiejś większej refleksji i nie widzę jakiejś większej aktywności. Jeśli chodzi o reakcję samego rynku, to tutaj chciałbym jedną rzecz ważną powiedzieć, bo no gdyby doszło do rozwoju wydarzeń, przed którymi przestrzegam, że mogą mieć miejsce, to bez wątpienia byłoby to coś na kształt czarnego łabędzia. Z tym, że dziwnym trafem tak się składa, że czarne łabędzie pojawiają się wtedy, kiedy po pierwsze rynek się tego nie spodziewa, a po drugie, kiedy na rynku panuje euforia. I no moja obserwacja jest taka, że rynek jest trochę w takim euforycznym stanie i wtedy jakby też sentyment inwestycyjny jest taki, że pewne informacje się filtruje w ten sposób, że przykłada się większą wagę do informacji dobrych niż do tych złych. Mhm. Chciałbym tutaj podać analogię ostatniego takiego czarnego łabędzia, który dotknął zarówno świat krypto, jak i giełdy akcji, a mianowicie do wydarzeń związanych z lockdownami przy początku COVID-u. I te zdarzenia miały następującą sekwencję. W połowie stycznia, w ogóle tak, od grudnia, w zasadzie od listopada giełdy akcji dynamicznie, mówię teraz o listopadzie 2019 roku. Mhm. Czyli od przełomu XIX i XX roku giełdy akcji dynamicznie rosły, jak również rosło dynamicznie krypto. Krypto po dołku z grudnia 18, marca 2019 weszło w ostre wzrosty, które zakończyły się w czerwcu 2019 roku i spadało do listopada. Dołek był chyba 6600 dla bitcoina i na przełomie roku weszło w ostre wzrosty. I dochodzimy teraz do mniej więcej 20 stycznia 2020, a wtedy to Chiny wprowadziły lockdown u siebie. Jako pierwszy kraj, ten, w którym pojawił się cały ten COVID, i Chińczycy wprowadzili lockdown. Reakcja na to była bardzo krótka. Oczywiście były spadki, spadały jej akcje. Bitcoin też skorygował tam z 9 tysięcy kilkuset dolarów. Powiedzmy, skorygował jakieś 10, kilkanaście procent, ale spadki trwały dosłownie kilka dni. I z końcem stycznia wrócił szampański nastrój, powróciły wzrosty. Bitcoin ponownie wszedł ponad 10 tysięcy dolarów, a w ogóle giełdy akcji wtedy robiły swoje kolejne ATH, przynajmniej S&P 500. Szczyt miał mniej więcej, szczyt jednego i drugiego rynku to było mniej więcej połowa lutego. I dopiero druga odsłona lockdownów, czyli kiedy zaczęto o lockdownach mówić nie tylko w Chinach, ale w całym rozwiniętym świecie, spowodowały tą właściwą panikę. W związku z tym te pierwsze niekorzystne działania, tam chyba był taki moment, to było, bo jeszcze też zapomniałem powiedzieć o jednym istotnym elemencie, czyli decyzji SEC-u wobec giełdy Kraken, nakładającą na Kraken karę finansową rzędu 30 milionów dolarów jako udostępnianie stakingu różnych kryptowalut dla klientów indywidualnych, co w opinii SEC-u było jakby niezgodne z jego regulacjami. I ta informacja plus decyzja na temat BUSD, że jest niezarejestrowanym papierem wartościowym, spowodowała spadki, bo pamiętam, bo te dwa zdarzenia bardzo się zbiegły w czasie, tam była różnica w czasie jednego, dwóch dni. I Bitcoin z 24 tysięcy z groszami spadł na te 20, chyba tam 21 600 był dołek, czyli jakaś reakcja był spadek kilkunastoprocentowy. Natomiast podobnie jak to miało miejsce w styczniu 2020, efekt był krótkoterminowy, potem był powrót do wzrostów, nowe lokalne szczyty, a kolejne niekorzystne rzeczy dopiero pojawiły się mniej więcej miesiąc później. Mhm. Także no, tak to wygląda w przypadku czarnych łabędzi, że one jakby pojawiają się na rynku w takich momentach, kiedy nastrój jest doskonały i czar pryska wtedy szybko i brutalnie. Ciekawa analogia. Zobaczymy, czy będzie trafna. No, powiem Ci, że też tak się właśnie cały czas zastanawiam i faktycznie tyle tych negatywnych informacji z tym związanych, no ale to myślę, że tak jak mówisz, jest to powolne gotowanie żaby, choć ja osobiście jestem zdziwiony tym sentymentem na rynku i że jeszcze jakieś korekty nie zobaczyliśmy. Oczywiście no to możemy dalej rosnąć, tak, 27, może nawet 30 tysięcy, no ale prędzej czy później korekta musi nastąpić. No i teraz znowu pytanie, czy to się zbiegnie w czasie. Jacku, nagrywamy trochę dłużej niż mamy to przewidziane w rozkładzie jazdy, więc myślę, że będziemy kończyć. Sporo wartościowych wniosków i myślę bardzo fajnie rozbite na czynniki pierwsze temat regulacji aktualnych krypto, gdzie to się, wiesz, bardzo dużo mówi o tych regulacjach. Tutaj wszystko w tym temacie wyjaśniłeś, podałeś potencjalne scenariusze, także wielkie dzięki. Was, drodzy widzowie, zapraszam do tego, abyście po prostu odnieśli się w komentarzach do tego wszystkiego, co tutaj Jacek powiedział, co Wy w ogóle uważacie, jaki scenariusz jest najbardziej z Waszej perspektywy in the game, że tak się wyrażę. No i odniesiemy się do tych komentarzy po prostu już w kolejnym materiale na grupie telegramowej, więc myślę, że tak możemy to zrobić. Link do niej, do zapisu w opisie tego filmu. Jeszcze raz bardzo Ci, Jacku, dziękuję. Ja również dziękuję, ale zanim się pożegnamy, czy ja mogę jeszcze, że tak powiem, jedną wrzutkę zrobić? Chyba musisz. Jak o to pytasz, to chyba musisz. jakby cały mój proces analityczny sprowadza się do tego, żeby przed zdarzeniami typu Black Swan, które jakby z definicji zaskakują nas i pewnie jeśli będą miały miejsce, zaskoczą nas po raz kolejny, ale żeby się przed tymi zdarzeniami chronić. Cały mój jakby system narzędziowo-analityczny, ja nazywam sobie tak w własnej nomenklaturze system wczesnego ostrzegania. Jak wiesz, pisałem o tym w wielu raportach, posługuję się pewnymi narzędziami, które dają sporą szansę, żeby przed zaistnieniem takiego czarnego łabędzia ostrzec. Grupa tych narzędzi wysyła sygnały i kiedy sygnał jest tak zwana czerwona lampka, to jest już sygnał alarmowy i należy się, przynajmniej ja wtedy z tego rynku się ewakuuję. A propos wydarzeń związanych z FTX-em, mój system wczesnego ostrzegania wtedy właśnie taki wyprowadził czerwony alarm i ja przed FTX-em, nawet nie wiedząc, że to będzie FTX, ale mój system wczesnego ostrzegania pozwolił mi się z rynku ewakuować. I jeszcze nawiązując do Twojego pytania, czy w związku z tym mamy się spodziewać spadków i czy one byłyby głębokie? Oczywiście na dzisiaj nie wiem, czy taka sytuacja będzie miała miejsce, nie można jej wykluczyć, ale mój system wczesnego ostrzegania jest na razie na etapie alarmu żółtego, ale nie jest jeszcze na etapie alarmu czerwonego. To tylko tyle w kwestii uzupełnienia. Fajnie, dzięki wielkie. No to jeszcze raz w takim razie. Myślę, że wszystko zostało powiedziane. Komentujcie, dołączajcie do grupy i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć. Dziękuję również, cześć. Do widzenia Państwu.